Więcej dzięki wyżowi, który sięga do nas prosto z nad Włoch. Jeszcze przed południem na Podkarpaciu, także na Rzeszowszczyźnie i na Polesiu Lubelskim mogą pojawiać się chmury. Z tych chmur na pewno będą pojawiać się także przelotne opady deszczu, a po południu ten deszcz zacznie padać na Pomorzu Zachodnim. Między tymi dwoma pochmurnymi miejscami na naszej pogodowej mapie bardzo dużo przejaśnień i dużo rozpogodzeń. Tak jest teraz od Śląska przez Wielkopolskę aż po wybrzeże. Na wybrzeżu mamy teraz najładniejszą pogodę z dużą ilością bezchmurnego nieba. Deszcz pada na Pogórzu Karpackim, także lokalnie w centrum kraju, a temperatura najniższa jest na krańcach południowo-zachodnich, czyli w Jeleniej Górze tylko 3 stopnie, 8 stopni już we Wrocławiu, czyli znacznie cieplej, a najcieplej jest teraz w Terespolu do 12 stopni. W głębi kraju również przyjemna temperatura od 9 do 11 stopni. Ciśnienie to 1001 hektopaskali, ale powoli będzie spadać. Lokalnie na zachodzie kraju utrzymują się także jeszcze gęste mgły, zatem uwaga kierowcy, na drogach może być niebezpiecznie. W drugiej części dnia przejaśnień, rozpogodzeń będzie więcej niż chmur i zachmurzonego nieba. Z tych chmur po południu będzie padać na pewno na Pomorzu Zachodnim, aż po wybrzeże. To kolejny front atmosferyczny będzie przynosić powoli zmianę pogody, bo kolejne dni zapowiadają się już z mniejszą ilością słońca. Będzie padać, będzie także burzowo, ale za to temperatura będzie wyższa. Jutro, pojutrze i w sobotę, także w niedzielę do 25 stopni, zatem będzie bardzo przyjemnie, ale nie unikniemy wspomnianych burz i także deszczu. Jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę, to na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, 17 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 20 stopni na Śląsku. Więcej informacji pogodowych, dziś tych słonecznych, na jutro i na kolejne dni tych bardziej deszczowych niebawem. Zapraszam.